Latami wynosił z pracy złote wiórki. Uzbierało się 67 kg Niemcy, latami wynosił wiórki złota. Wszystko wymieniał na marihuanę. Pracownik w fabryce oświetlenia Osram przez lata wynosił wiórki złota używane do produkcji chipów LED. Policjanci podali, że mężczyzna ukradł łącznie prawie 70 kg złota, które potem, na zasadzie barteru, wymieniał na marihuanę. Jak podał portal teonline.de, według policyjnego śledztwa 41-latek wynosił wiórki w latach 2012-2016. W 2018 roku Osram złożył skargę dotyczącą kradzieży. Rzecznik prokuratury w Regensburgu podał, że skradzione złoto blisko 67 kg miało wartość około 2,3 miliona euro. Nie wyjaśnił, w jaki sposób podejrzany je przemycał. Najprawdopodobniej worki nosił na swoim ciele. 41-latek wiórki wymieniał na zasadzie barteru, kilogram złota za kilogram marihuany. Według prokuratury, cena ta była znacznie zaniżona. Mężczyźnie już w 2019 roku postawiono zarzuty kradzieży. Na początku śledztwa 41-latek współpracował z prokuraturą, jednakże potem znikł i stał się nieuchwytny. Ostatecznie zatrzymano go w jego ojczyźnie, Rosji, i wydano Niemcom. W marcu tego roku doszło do aresztowania i ekstradycji. 360 kradzieży. Jak podała niemiecka prokuratura, mężczyzna dokonał łącznie 360 kradzieży. Część z nich się przedawniła. Ostatecznie oskarżany będzie o 222 kradzieże oraz naruszenie ustawy o środkach odurzających.